Witam Was w poniedziałek 7 lutego słowami jednego z haseł biblijnych dzisiejszego dnia. To hasło zapisane jest w Psalmie 91 i brzmi tak. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wydawałoby się, że jest to przesłanie jasne i proste. Że jest to słowo, które od razu budzi w nas skojarzenie, siedzącego w gnieździe ptaka, który okrywa swoimi skrzydłami pisklęta. Chroniąc je dzięki temu przed niebezpieczeństwem, przed chłodem, przed deszczem. Cóż takie piskle może samo zdziałać? Ono jest skazane na troskę swoich ptasich rodziców, którzy całymi dniami na przemian latają w poszukiwaniu pożywienia i donoszą je swojemu pisklęciu. A kiedy nastaje wieczór, kiedy przychodzi ciemna noc, okrywają je szczelnie swoimi piórami, aby nie stała im się żadna krzywda. Jak to jest z nami ludźmi? Czy potrafimy się przyznać, że i my jesteśmy czasem takimi jak te bezradne, słabe, niewiele mogące pisklęta? Nie jest to łatwe. Takie myślenie w świecie konkurencji wydaje się być nie na miejscu, nie modne, nie na czasie. Bo przecież każdy człowiek musi się wykazać musi się wykazać swoją energią, swoim intelektem musi popisać się tym, że przecież jest ekspertem w tak wielu dziedzinach. Jak może przyznać się do tego, że czasami czuje się bezradny? Jak może okazać swoją słabość? Chociaż często się do tego nie przyznajemy, to przecież bywają w naszym życiu takie chwile, że nie wiemy jak sobie poradzić z tym, co nas spotyka. Nie umiemy pogodzić się ze stratą bliskiej osoby. Nie umiemy sobie poradzić z chorobą, która nas dopadła i nie chce odejść. Nie umiemy dać sobie rady z wymogami i oczekiwaniami, jakie w stosunku do nas wyrażają inni ludzie. W taki oto sposób tracimy siłę, energię, radość życia. Zamykamy się w sobie i bezradnie rozkładamy ręce. Ale czy jest to coś, co dotyczy tylko naszych czasów? Chyba nie, skoro już w psalmach możemy doszukać się słów, które wypowiadane czy też wyśpiewywane były po to, aby wyrazić zdanie kompozytora, który je ułożył, ale przede wszystkim, aby innym dać wytchnienie, natchnąć nowym duchem, wlać w serce radość, siłę, której źródłem jest poczucie tego, że jest ktoś wspaniały, ktoś, kto wybiega daleko poza nasze zrozumienie, ktoś, kto jest w stanie zabezpieczyć każdego z nas przed tym, co nam zagraża, bez względu na to, czym to jest. To o wszechmogącym, miłosiernym Bogu psalmista mówi. Że jest tym, który okryje swoimi piórami. On jest tym, pod którego skrzydłami możemy się ukryć i tam będziemy bezpieczni. Nie wydaje mi się, że są na świecie ludzie, którzy obiektywnie patrząc na swoje życie i na swoją życiową sytuację, bez względu na wszystko, co posiadają, kim są i co osiągnęli, mogą powiedzieć, że nigdy nie przeżyli takiej chwili, w której po prostu chcieli się ukryć. Zapragnęli odciąć się od wszystkiego i wszystkich w nadziei, że poczują się bezpiecznie, że najzwyczajniej w świecie odetchną, odpoczną. Dlatego może czasem należy spróbować wejść w rolę tego pisklęcia i dać się ochronić, schować w cieniu Bożych Skrzydeł. Drugim z dzisiejszych haseł dnia chciałbym zakończyć to rozważanie. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Amen.